ciekawostka przyrodnicza. Mamy taki krater wypełniony szalanką, wodą, czymś takim w Ameryce Południowej. Oddalmy. No, cały czas wygląda tak samo. Oddalamy dalej, 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 dalej. Cyk! O, dziurka do środka Ziemi. Woda? Nie ma wody. Jest woda? Nie ma wody. Zatkali to i wypełnili wodą, żeby nikt się nie zorientował, co tam jest. Które zdjęcie jest wcześniejsze? Niestety nie jestem w stanie tego sprawdzić. Gdzie jesteśmy? Tu mamy jeziorko i krater. I ta moja dziura w ziemi to jest to jeziorko. Mamy jeszcze, bo to jest to, i mamy jeszcze krater w okolicy, może 20 km od tego jeziorka. Oba obiekty są bardzo ciekawe i tu będzie o nich film. Sposób, żeby się dowiedzieć czegoś o danym miejscu, to posłuchanie człowieka, który tam był osobiście, ponieważ zupełnie niechcący może nam opowiedzieć o rzeczach, które są w okolicy, bezpośredniej okolicy miejsca, którego szukamy, a to jest ważne. Pamiętacie o Rosjanach, którzy mówili o glinie spadającej z nieba, o wulkanach, o spadających księżycach i tak dalej. No, teorii na temat skąd się wziął miękki kamień na Ziemi jest dużo. Znalazłam wpis na blogu człowieka, który był w Boliwii kilka lat temu, widzimy, więc jest dosyć świeży. Cóż on tam zobaczył? No, był właśnie na naszym kraterze. To jest w ogóle... O, tu. To jest z bliska zdjęcie. Zobaczcie, że krater w rzeczywistości jest dużo, dużo szerszy, a woda jest tylko tu, gdzie jest dziura. Ta dziura, którą widzieliśmy na wcześniejszym filmie z satelity, którą odkryłam zupełnie przypadkiem. To nawet naprawdę się naszukałam zdjęć i tych relacji, bo w ogóle za dobrze nie pokazują tego. I teraz co my tam... O właśnie, co on tu zobaczył? Skąd to się to wzięło? No właśnie, wróćmy do początku. On po prostu jest człowiekiem, który chodzi sobie z plecaczkiem i czasami jeździ samochodem na różne miejsca i on na przykład zobaczył coś takiego. Co to jest? O! Czy możliwe, że to są resztki jakiejś architektury cyganej? Takie rude trochę, nie? I tu jakby głaz, który spadł? Może to był kiedyś budynek? Tak szczerze to nie mam pojęcia, ale jest to dosyć dziwne. To może to sobie do tego wrócimy dalej. On tu pisze różne ciekawe rzeczy, wrzucę wam linka do tego. No tutaj mamy jakieś jaskinie. O, i to jest ciekawe. To są jakby ślady. Ślady zwierzątek. Widzicie? Ślady zwierzątek. W kamieniu. Tak, po prostu sobie przyszły i chodziły miliony lat w tym samym miejscu, żeby się odcisnęły ślady. No nie, no nie wiemy, że to musiał być pył wulkaniczny. Prawdopodobnie. Nie wiemy na pewno. Albo coś, co stopiło grunt na tyle, tak wysoką temperaturą, że uciekające zwierzę po prostu odcisnęło swój ślad i uciekło. Oni mówią, że to miało miliony lat. No może ma, a może nie. Co my tu mamy dalej? No ze zdjęć, no to... O, no i on się natknął na prawdziwe czaszki ludzi. Ale nie był w bezpośredniej odległości, znaczy w bezpośredniej bliskości tego krateru, ale w okolicy. Dlaczego tylu ludzi schowali się, uciekali, nie zdążyli, zabiło ich? Co? Wybuch wulkanu? Czy ci ludzie mają miliony lat? No dobrze, no tu sobie ludzie uciekali, tu sobie uciekali zwierzątka, ale zwierzątka mają miliony lat, a ci ludzie nie, ci ludzie mają tylko może kilkaset, może coś takiego. No i to tak się bawimy z historykami, z geologami, z archeologami od lat. Każdy mówi co innego, a my coraz głupsi.
Tutaj, o, tutaj są te czaszki z disk. Także polecam obejrzenie bloga pana. No i zobaczymy, co później się jeszcze znajdzie na ten temat. Tu jeszcze mini pokaz slajdów. Tak zwane zdjęcia z internetu, tak? Może powinnam zrobić porządniejszy ten pokaz, ale mi się nie chce. Możecie sami poszukać. Tutaj widać, że coś już zarasta, czyli coś, ale to wygląda na posadzone moim zdaniem. Widzicie? Tak nie wygląda naturalne zarastanie terenu. Coś tutaj jest dziwnego. Ktoś tu coś próbuje nam zasłonić. No tu widać, że to okresowo wysycha. Może dlatego właśnie udało mi się zrobić zdjęcie, to znaczy film z satelity, kiedy tej wody tu praktycznie nie ma. Możliwe, że nie mam bardzo, bardzo dużo szczęścia. Tu znowu coś jest. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Kamyki? Kto tu układa kamyki? Strasznie słaba ta, ale coś tu jest. Nie wiem, czy to w ogóle jest. Dobra, lecimy dalej. To jest panorama. Ale bardzo słabej jakości, no trudno. Ale widać, że to jest duże. Lecimy dalej. Co to jest? Aha, dobrze. To jest znowu zbliżenie z jakimś miejscem altanką. I takie coś. I tutaj jest tak jakby skarpa. Więc to wygląda trochę jak wulkan, a trochę nie wygląda. Wygląda też jak uderzenie po ogromnej bombie. Może tutaj robiono jakieś testy. A teraz się nam wmawia, że to jest naturalne. A kiedy zrobili tutaj... Cyk! Bum! Ojej. Zniszczone. Tutaj sobie testowano na przykład. A co gdyby zrobić... Zresztą, o, tutaj są jakieś takie ślady. Jakby coś się rozbryzgiwało. Zdziwilibyście, jak mało ludzi dociera na południe Boliwii, gdzie znajduje się nasz obiekt. Znalazłam takiego PDF-a. Też wrzucę do niego linka. Nie sobie zdołam. Tutaj ktoś sobie chodził w naszej okolicy. Takich niby kraterów jest w okolicy więcej. Być może tutaj była jakaś straszna katastrofa, naturalna bądź sztuczna, tego nie wiemy. I mamy tutaj trasy, też sobie można poczytać. Co dla zainteresowanych, ja tak tylko pokazuję na prawach cytatu, że coś tutaj jest. To jest wyprawa rowerowa, tutaj widać trochę zdjęć. Widać, że te tereny wcale nie mają jakiegoś stałego gruntu bardzo. Ale jest to raczej pustynia. To znaczy coś, co jest bardzo martwe biologicznie, tak naprawdę w większości. Tylko dopiero coś tu zaczyna zarastać. To zobaczcie, jakie błoto tu jest. Też. I... O, takie rzeczy. Bardzo ciężko się tu podróżuje, ale proszę, proszę. Ja też tak czasem podróżuję. Ale nie w takich miejscach. Ale też z namiotem właśnie takie podróże pozwalają dotrzeć w naprawdę niedostępne samochodem miejsca, dlatego że po prostu można wepchnąć rower pod górę, tak? Widać, że tutaj właśnie rower został wepchnięty. Proszę, proszę bardzo. Bardzo dziękujemy osobom, które tak podróżują, bo dzięki temu możemy obejrzeć takie rzeczy na przykład. Co tam jeszcze? No. O, jakieś gazy jeszcze się ulatniają, to znowu. Zobaczcie, to wszystko rowerem. Wszystko rowerem. Nie wstyd wam? O, tutaj jeszcze... Proszę, ktoś wreszcie udało się, tak? No to jest ogromny wysiłek, żeby wjechać. Coś o tym wiem. No takie, widzicie? To wygląda trochę jak w Gwiezdnych Wojnach, prawda? No, 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 może tutaj kręcą te Marsa, Łazika i tak dalej, no, bardzo, widzicie to? Tak troszeczkę przerobić w Photoshopie i mamy Mars, prawda? Tylko poczekać, aż chmurnie będzie.
Wszystko da się zrobić, kochani, wszystko da się zrobić. O, tutaj nawet kolor się zgadza, nawet nie trzeba przerabiać w Photoshopie, tylko może poczekać na bezchmurną pogodę, żeby zdjęcia zrobić. No i tutaj jest takie coś. Aha. Tu chyba jest jakiś link. Tu jest link. Teraz. Aha, to jest link właśnie do tego. Do tego PDF-u, a to jest. Jejku, coś się. Kopiuj. Jak to zrobić? Dobra, coś mi się mysza nie działa. Dobra, to później otworzymy tą stronę. Tutaj mamy jeszcze prawdopodobnie innych podróżników. Tu jeszcze raz Wikipedia, żebyście dokładnie sobie przeczytali. Jak to się czyta? No nie mam pojęcia. Jai może jednak, bo J się jako G często czyta, ale ja nie wiem jak oni to mówią w swoim języku, bo to jest Boliwia i oni mogą mieć jakieś inne. Kota, kuta, kota, no nie wiem. No tak jest niestety. Jak się czyta po angielsku, a nie ma za bardzo. Czasami jest napisane, jak to się powinno mówić, ale tutaj nie ma. No, o, tutaj mamy ładną lokalizację. Tu jeszcze są jakieś źródła. Można sobie coś tam czytać. Ja na przykład w Wikipedii tak do końca nie hejterzę, bo właśnie to. Tu. Źródła. Czasami są też linki, czasami można spotkać jakieś zdjęcia. Ten krater wcale nie jest jakoś łatwo dostępny w Google'ach. O właśnie, może użyjemy innej przeglądarki. Może będzie coś więcej o nim. Zobaczcie, on jest bardzo wysoko. Jest bardzo, bardzo wysoko, więc... no nie jest łatwo tu dotrzeć i dlatego... Mało ludzi tu dociera, no takie są fakty, samochodem za bardzo przejechać też się nie da. Ale jeżeli, to jest ciekawe, jeżeli w ogóle ktoś tu dociera i robi zdjęcia, reportaże, to są to ludzie z Europy albo ze Stanów Zjednoczonych. No nie chcę być rasistką, ale wiecie, jakiego rodzaju są to ludzie. Tylko ich interesuje świat. Reszty tak jakoś nie za bardzo. To jest w ogóle ciekawe, że podróżnikami zazwyczaj są ludzie podobni do nas. Dlaczego nas tak nosi po tym świecie? No mnie też nosi, co prawda w dużo mniejszej skali. Ale gdybym mogła tu dotrzeć, to po prostu jakoś tak łatwo, nie wiem, za jakieś groszowe pieniądze, to po prostu bym jedną nogą po prostu wszystko spakowała i poszła obejrzeć ten krater. Po prostu. To mnie interesuje. Dlaczego innych ludzi takie rzeczy nie interesują? Nie wiem. Może ktoś im coś dosypał do herbaty? Są takie teorie spiskowe, że ludziom coś dosypują do jedzenia i że dlatego trzeba uważać na to, co się je. Lepiej robić jedzenie samodzielnie, bo potem się okazuje, że zjedliśmy jakąś bardzo fajną rzecz w restauracji, czy też w jakimś punkcie, w jakiejś budce. A następnego dnia oglądamy tylko nudny serial i śmieszne filmiki w internecie. I nic więcej nas nie interesuje. No, to jest śmieszne, tak, ja wiem, śmiejecie się, ja też się trochę śmieję, ale kto wie, może coś w tym jest. Tyle rzeczy było kiedyś, pamiętacie, lekarze polecali palenie papierosów na zdrowie, a potem sami umierali na raka płuc, tak? Teraz się nam poleca inne rzeczy. Może właśnie powinniśmy uważać na rzeczy, które się nam poleca, bo są w nich jakieś dodatkowe, inne rzeczy, po których chorujemy. No ja na przykład mam dzisiaj katar trochę. Tak, parchy mnie zaatakowały, mam katar. No dobra. Muszę palić jakiś deperchator, tak? Domowy, z kamyków i żarówki. I, no i będziemy dalej kręcić filmy o dziwnych rzeczach na świecie, no co robić.